Cześć wszystkim, z tej strony Nicole i witam was w kolejnym odcinku. To będzie już chyba piąty odcinek z serii Corpse Party na PSP. Corpse Party chyba jest Tortured Souls albo Book of Shadows, to jest chyba druga część. A Tortured Souls to była chyba seria anime. Tak, też są cztery OVA, które naprawdę polecam oglądać, ale tylko osobom, które skończyły grę i tylko osobom o mocnych nerwach, bo anime jest dużo mocniejsze niż gra, jest naprawdę brutalne, krwawe i według mnie, no, dla mnie troszeczkę było za mocne, no, ale przemogłem się, więc obejrzałem do końca. Pomimo naprawdę wielu strasznych scen, na końcu mi się chciało płakać, po prostu już nie mogłem tego oglądać. No ale co, zrobię taki jestem. Dobra, kontynuujemy, jesteśmy w pomieszczeniu pani higienistki, tudzież pielęgniarki, no i co się tutaj wydarzy? Wygląda na to, że jest tu jakiś anatomiczny diagram ludzkiego ciała wszczepiony do ściany. Można się bliżej przyjrzeć, wygląda na to, że ktoś namalował każdy z organów prawdziwą krwią. No, to jakieś tam medycyny, jakieś toniki. Z jakimś spirytusem czy z czymś tam. No tu na razie się przekręca, to nic z tego nie wychodzi, żadnej wody. Teraz dopiero się przypomniała, jak ona jest spragniona. A to jakiś stary ogrzewacz. Ale jest w nim pudełko zapałek. Czy je wziąć? Oczywiście. Dobra, książka. Wygląda na to, że jest to jakiś pamiętnik, ale tak naprawdę jest to po prostu model scalony z podłożem, czyli z biurkiem. No, tak jakbyście mieli jakąś atrapę przyklejoną do biurka. Nie można tego podnieść, no i nie można przewrócić żadnej strony. Umyj ręce mydłem. Wash hands with soap. Myj ręce mydłem, tak, to jest takie dobra rzecz. W szafce leży parę nożyczek. I ostrza są pokryte krwią. Chcę mieć też jakieś sotoniki. Myj ręce ten, mydłem. Myj ręce mydłem. Dalej myję ręce mydłem. No, myję. To coś tu się robiło. Chyba... No, to było to namalowane. Dalej myję ręce mydłem. Ciekawe. Czy pójdę teraz na górę? Czy one chyba nie chcą tu wracać, a nie no. Uff, to jest obrzydliwe. Z tego co wiem, może się dostać na górę. What the fuck? Kolejna kartka. God will surely save me, czyli Bóg na pewno mnie uratuje. No niestety zdziwiłby się. No i kolejne jakieś ludzkie kości zwisają tutaj na ścianie. Po bliższym rozpoznaniu widać, że tu jakieś... A z jednej strony wychodzi legitymacja. Sasha, silną mamy.
plus 100. Shut the goddamn door. What the fuck? Co to było? Co to było? Diabo. To był jakiś prawdziwy głos? Albo jakaś, no, halucynacja dźwiękowa. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Czy coś takiego. A to było dobre. A fajnie, bo w ogóle o tym gościu, co jest w tym kiblu, jest tam jakiś bonusowy chapter, że mu się pomaga. Znaczy, odkrywamy prawdę o tym, co ten koleś tam naprawdę robi. A wygląda, że jest to jakaś niezidentyfikowany kawał mięsa. Maggots, czyli jakieś tam robaki w nim też są. Fu. Co mamy tu w kiblach? Tu coś mamy, tu coś mamy. Tu nic nie mamy. Oho, to są zamknięte. I tu też nic nie mamy. Dobra, tu nic nie ma, tak więc wracamy do pani higienistki. Hej, Naomi. Nie chcę mi się tego wytłumaczyć. Czy masz jakieś... czy masz jakąś maść na tyłek, którą... tak... którą kiedyś dawała? No bo jej tyłek wysycha. Tak. Nie wiem, co nas to maść robi. Gdzie ona ją stosuje, czy to jest... że tak powiem medycznie... do odbytniczo, czy nie? Tak, jakiś antybakteryjny krem. Thank you. Tak, idzie teraz nasmarować swój tyłek tą maścią, żeby jej nie było sucho. No. Pełnia życia po prostu, jest taka wesoła. Czy ona ma w ogóle za grosz wstydu? Dobra, choć już sobie nasmarowałaś, czy nie? Tu jesteś chyba, tak? No bo wysmarowałaś ten tyłek, czy nie już? Co to było? Yuka? Skąd jest głos Yuki, płaczącej do tego? I dlaczego Yuka płacze? Jak ktoś nie pamięta, Yuka to jest młodsza siostra Satoshiego, czyli też jedna z głównych bohaterek w tej grze. Seko? O Jezu, ile mam sobie tą dupę smarować? Dziękuję za krem. Masz, schowaj go. No, jak to? Jest jeszcze otwarty? Aha, myślałem, że tam ta kabina była zamknięta, jak ostatnio tam byli. Naprawdę nie miałam żadnego problemu z otwarciem go. Tak, no dobra, myślę, że ona puści to w niepamięć. Myślę, że powinniśmy zająć się czymś ważniejszym. W zasadzie słyszałam głos Yuki dobywający się z korytarzu. Myślę, że powinniśmy zejść na dół. Naprawdę? Chodźmy, sprawdźmy. Mówię, nie tłumaczyłem sobie wcześniej tych tekstów, bo chciałem to po prostu nagrać jak najwięcej, jak najszybciej. No i staram się tłumaczyć wam jak najdokładniej. Naomi, w porządku? O, było blisko. A, moja noga. Daj mi rękę. Wygląda to, że skończyłeś swoją kostkę bardzo mocno. Myślę, że powinniśmy znaleźć jakieś miejsce, w którym będziesz mogła sobie usiąść i odpocząć. Tak, prawdopodobnie masz rację. Masz, zaprzyj się na moim ramieniu. Na ten czas. No i dobra. Dobra, sorki za krótką przerwę, ale miałam wjazd do pokoju.
O Boże, wdepłam w to. O, wdepłam w to. Naprawdę? No, masz tu jakieś chusteczki. Może byś mogła to zetrzeć. Boże, aż mi ciarki przeszły. Aż tak wyobraziłem sobie, tak trochę fajnie tak brzmiało, tak w taki kawał rozpaćkanej osoby wejść. Naprawdę przyjemne. Tak, to są naprawdę czyjeś flaki. I naprawdę po to wdepłam, nieważne jaka część ciała to była, wdepłam w to. To wydało taki squishy, taki dźwięk. A jakby wdepła w jakiś, no, jakiś psią kupę. O Boże, za dużo informacji. Zaraz się zżygam. Przepraszam. Dobra, wracajmy do higienistki. Chyba się napis zmienił? Nie. To fajnie, będę się zaraz napis... A jest, już wam powiedziałam. Aha, czyli myślała, że te łóżka będą jakieś brudniejsze, a są wyjątkowo w dobrym stanie. O, są wyjątkowo czyste. To dobrze. Myślę, że w końcu będziesz mogła odpocząć i zregenerować swoje kości. No, położę się na chwilkę. A, i tak przy rogu? No, zawsze lubię spać przy rogu. No i dzięki temu czuję się po prostu bezpieczniejsza. Tak mi się wydaje. A teraz rozumiem. No, ze mną jest dokładnie tak samo. Ciekawe, czy będę mogła znaleźć coś tutaj, żeby opatrzyć twoją kostkę. Posiedź tutaj, Naomi. Rozejrzę się. Okej, dzięki. Jeszcze mi nie dziękuję, jeszcze nic nie zrobiłam. Okej, to wystarczy. Itakire to hotai getto shita yo. Hai, jitto shitete ne. Makeshift splint. Nie wiem, co to znaczy. Jeszcze dlatego mogłem sobie wcześniej tłumaczyć, ale dobra. To jest chyba albo jakaś maść. Na pewno bandaże ma. Chyba jakaś maść i bandaże, tak mi się wydaje. Aha. A, to jest... pogromca tych skręconych kostek. Dzięki, ratujesz mi życie. Ratujesz mi skórę. Okej. Teraz już jest ciasno zawiązane. Jak się czujesz? Świetnie, Seiko, dziękuję. Do itashimashite. Watashi mo mae ashikubi yatta toki arun da. No ja także skręciłem kiedyś bardzo mocno moją kostkę, więc wiem, jak się czujesz. A to hiyasu mono demo areba iin dakedo ne. No, chciałabym mieć jakiś lód, bo coś takiego, żeby to na to położyć. Daskatta yo. Nie przejmuj się, zrobiłaś więcej niż potrzeba. Co? Już śpisz? To nie fair. O yurushi mo getta. No i teraz Seiko będzie się wygłupiać, jak zwykle, jak to Seiko. Jesteś dziwna, wiesz? No i będę sobie teraz leżeć i się cieszyć. Hej, hej, Naomi. Jak znajdziesz Mochidę, zastanawiałem się, co będziesz z nim robić. To jest dobre. No wiesz, co mówią, jeśli dwoje ludzi się spotka w ciężkiej sytuacji, że tak powiem, to zawsze prowadzi do miłości, słodkiej miłości, sweet love. Tak, powinna się zebrać sobie odwagę i wyznać mu swoje uczucia. Wiesz, to taka dziewczynka. I'll give you in this creepy place, w tej
w tym ponurym, strasznym miejscu. Tak, twoja uroczość. Aha, twoja uroczość wzrośnie potrójnie w jego oczach. Masz na to moje. Masz na to moje ten. No, gwarantuję ci to. あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。Przysięgam, że z tobą tutaj czuję się jakbym. Tak, jakbym znowu była w szkole, jakby nic się nie stało. ありがとう。Dziękuję考ci えzaとto. く。Dziękuję za twoją radę, pomyśl nad tym. 早く会えるといいね。Mam nadzieję, że ich szybko znajdziemy. Czy ich, no jego, him to jest. Jego. でも一方で彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって。Nie myślałaś o tym, prawda? Myślałaś, że. Ha, że oni przez to wszystko ここになけprzeszli. ればよかったのChcesz にっgo て zobaczyć.心配してるんだよね、ナオミ。Chciałabyś wiedzieć, że jest z nim wszystko w porządku. Ha, że chcielibyście wszyscy wrócić. Zamiast. Sterczyćこれって tutaj. 母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。No i tu Naomi o tym rozmyśla, jak ją przeprosi za to, że wcześniej właśnie powiedziała, że to jest jej wina. Że ona zachowuje się jak idiotka, ale naprawdę bardzo dobrze mówi. ごっくりって何？すまねえ。ナオミさんの尻見てるとナマズバが。Się zapatrzyła na jej tyłek i zaczęła się ślinić z意味bok わかんjeden. ない。Jesteś dziwna, tak. I znowu Yuka płacze. Dlaczego? Dowiecie się まniebawem. たユカちゃんの声聞こえたね。Powiedział ちょっと見Seiseiko, てくるよ。dosłyszała. Dobra, ona pójdzie się rozejrzeć. ナオミはもう少し休A ty んでて、zostań tutaj. すぐ戻るから。Wrócę心配だniebawem. から私も行くよ。Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że też powinna pójść.大丈夫だよ。ちょっと待ってて。Spokojnie, wszystko w porządku. Tak. Po prostu zachowaj ten tyłek na łóżku. でも、せっかくだし、もう少し休んでなよ。Tak, twoja kostka jest. No. Jest już zaopatrzona, czuje się lepiej. Czyli, żeby sobie odpoczęła zamiast chodzić i znowu sobie わかった。nadwyrężać tę nogę. No dobrze, zostanę tutaj.本当に楽になった。No, moja kostka さnaprawdę すがsię だczuje な、dużo セイlepiej. コ。Naprawdę jest w dużo lepszym stanie. Tak, Seiko naprawdę zna się na rzeczy.先生、みんな、Pani Yui i inni サトシ、Satoshi. Ciekawe, どうしczy てz るnimi かteraz な？jest wszystko w porządku? ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ！あと、そこ胸！No i tu mamy znowu wydarzenia z pierwszego odcinka, czyli z samego początku, zanim jeszcze tu trafili. すまん、見えなくて。Tak. Dobre, kurde, wspomnienie. No, kawaii da kara. Tak, lucky you are so cute. Aj, daj jo. No, naprawdę chcę go Nande, zobaczyć. konna koto ni. Dlaczego to wszystko musiało się stać? No dobra, możemy znowu chodzić na Naomi. Mi ręce mydłem. Mi ręce mydłem. Czemu to się jeszcze nie zmieniło? O! Drzwi są zamknięte. A wygląda to, że nic nie wskazuje na to, że drzwi są zamknięte. Może przez jakąś inną rzecz się そう、zamknęły.鍵かかってないのに開かZaraz. ない。Jak nie są zamknięte, to dlaczego się nie otwierają? Boże, i znowu.
Psychodelia. Psychiczne dzieciaki. A wyruszmy razem na jakąś wycieczkę. Kto? Co takiego? Patrzcie teraz. Zmyj krew mydłem. Jedna ta kanji się... Kanji czy... Chyba się zmieniło. Zamiast ręka, chęć to jest blod. Tu się chyba nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Nanka, otama ga itai na. Mimi nari. Wiecie co? No to już będzie w zasadzie końcówka. Myślę, że w przyszłym odcinku już skończy ten chapter, tak więc będę to zapisywał. Kończył, bo już jest ponad 20 minut materiału, ale nie chcę mi się robić godzinnych odcinków, bo i tak nikt nie będzie tego oglądał. Tak więc zapisuję. Zaspoileruję, że w tym momencie teraz będzie można odblokować kolejny ending, który wam od razu pokażę w przyszłym odcinku. No a na chwilę obecną będę się z wami żegnał, tak więc dzięki, na razie, trzymajcie się, na razie, pa.